Siemanko widzowie, ja jestem Sedok i dzisiaj witam was w trochę innym odcinku, ponieważ dzisiaj postaram się powiedzieć, jak ustawić donaty pace of cart, jak ustawić całą stronkę tipeo albo tipe stream pod to, aby wam się wyświetlały te donaty. Pomysł na odcinek dał mi Rico wczoraj na live, więc pozdrawiam cię Rico. Za chwilę przenosimy się do komputera, nagrywam to jeszcze bez statywu, więc będzie pewnie trochę takie chaotyczne, ale niedługo kupuję. Jeśli chcecie odcinek ze stanowiska, to napiszcie w komentarzu. Możecie proponować dalsze propozycje odcinków, co byście chcieli jeszcze zobaczyć. I w sumie tyle. Zostawcie łapkę w górę. Możecie zasubskrybować kanał. Napisać komentarz, czy wam pomogłem, czy się przydało, bo na Tipli nie ma donate'ów. Więc ja przygotuję sobie statyw. No i co? I lecimy do odcinka. Siemka! Widzimy się już na pulpicie. Macie jakby mnie z tej kamery, z tego aparatu z tej strony, więc nie wiem jak będzie widać, tak samo ten cały filmik będzie z tej kamery, postaram się go szybko nagrać, bo jeszcze mam jedną baterię, a ta bateria trzyma około, nie wiem, 30 minut chyba, bo wczoraj już nagrywałem, ale się nie udało. No dobra, przechodzimy już do filmiku, więc na początek musimy wejść na stronę tipeo i klikając tutaj, przepraszam, na stronę tipo live najlepiej. Dobra, musimy wejść najpierw na stronę tipo live, kliknąć tutaj, musimy się zarejestrować klikając rozpocznij lub przejść do panelu. Ja wybieram, że chcę się zalogować przez YouTube'a i macie swoje konta, ja wybieram swoje i przekierowuje nas do takiego panelu. Możemy sobie tu zmienić awatar, możemy sobie ustawić swoją stronę jak chcecie, pokażę wam jak to zrobić. Tutaj adres twojej strony, najlepiej wpisać waszą nazwę z YouTube'a. Przypuśćmy, jakby to był fragówka, to byśmy wpisali fragówka. Jak byłby to, nie wiem, ktokolwiek inny, po prostu swoją nazwę. Poza tym nic tutaj nie robiłem, mam wszystko ustawione, ewentualnie opis twojej strony możecie napisać. Tak naprawdę tyle. I możecie sobie zmienić swój awatar, klikając tutaj. I w pulpit mam ten awatar, mogę sobie zmienić. O, i mam już tutaj ten awatar w prawym górnym rogu. To wszystko z tej zakładki. Z tego raczej tutaj nic bym nie kminił, ponieważ nic więcej tutaj nie robiłem. Powiadomienia, nowa płatność. Mamy tutaj URL, które należy skopiować do OBS-a. Płatności od kwoty 1 zł możemy tu edytować. I tak samo tutaj, już nie będę wam pokazywał, ale możecie sobie wszystkie te rzeczy edytować. Zaczynając od tekstu, możemy edytować walutę, czyli tutaj PLN-y. Ja już mam ustawiony kolor niebieski, aby zmienić ten kolor, zjeżdżamy na sam dół lub po prostu klikacie edytuj walutę i macie kolor. Klikacie w to i zmieniacie. Możecie dodać animację, ja mam brak animacji. Tak samo możecie dodać obrys. O, dobra, bo mi się kamera zepsuła. I możecie sami sobie wszystko poustawiać. Później wam się zapiszę, będziecie mieli podgląd. I możemy również wybrać dźwięk. Ja mam ten dźwięk, który wysłyszycie, czyli ten. Mam ten dźwięk. Możecie ustawić jego długość. Możemy wybrać lektora. I gifa na donaty, którego się dodaje bardzo prosto. Możecie wpisać gif donate. I tak naprawdę pobrać to z internetu, zapisać i tutaj wkleić i tyle. Kolejna sprawa to jak to dodać do OBS-a. Ja już nagrywam na jednym OBS-ie, nie chcę, żeby ten filmik był mega długi, więc odpalę sobie jeszcze jednego OBS-a i teraz tak, jeszcze raz musimy się cofnąć najlepiej. Klikacie kopiuj do schowka i w OBS-ie stworzy nową scenę na szybko, dodaj przeglądarka. I tutaj dodajemy sobie przeglądarkę i piszemy donate, jakby nowa płatność donate. Donate tipo na przykład, wklejamy i możemy zrobić testową płatność. Pewnie teraz mi tutaj z dwóch, jakby, bo mam to na dwóch OBS-ach, więc z dwóch OBS-ów będę miał ten dźwięk. Klikacie testowa płatność i nazywacie się i na pewno powinno wam to działać. Jeśli wam to nie zadziała, to klikacie po prostu sobie ten link do powiadomienia. Musicie kliknąć pokaż, Ctrl-C i wkleić Ctrl-V w przeglądarkę. Następnie cel płatności. Robimy tak samo. Dosłownie tak samo. Klikacie edytuj. Tutaj ustawiacie cel dla kogo, kwota celu jaka wam się uzbierała. Możemy również wyrównać go do środka, ustawić kolor. Wygląd wiadomości możemy zrobić. Możecie sobie przekopywać jak ja mam. Ja mam w ten sposób to zrobione.
I tak samo link do powiadomienia. Kopiujecie to, Ctrl C i na OBS-a, na przeglądarkę, cel wklejacie i po prostu tyle. I macie swój cel, możecie go zmniejszyć, ustawić jak chcecie. Z donatami jest tak samo. Musicie sobie sami to pokombinować, popatrzeć. Możecie edytować sobie donate'ów na przykład z tego miesiąca, od początku, z całego roku. Jak chcecie, klikacie edytuj, kopiujecie link i tyle tak naprawdę. Chyba że chcecie ustawiać jakieś tam kolory, lektora, to musicie sami pokombinować. Dalej, wejdźmy w płatności. Macie tutaj spis wiadomości, ustawienia płatności. To jest ważna opcja. Najlepiej tutaj ustawić według siebie. Również możemy dać adres maila, dzięki któremu możecie dostawać donaty na PayPala przez Dipo. Więc tutaj ja polecam tak zrobić. I jak dodać Pace of Card, już wam pokazuję. Będziecie mieli pewnie tu coś innego, ale wchodzicie na poradnik i gdy się załaduje, o ile to się stanie. Dobra, to chyba się załadował, o. Klikacie tutaj zarejestruj się w serwisie tym. Macie w sumie tutaj wszystko wytłumaczone. Ja tak na szybko wam wytłumaczę, jak to zrobić. Więc tak, wchodzicie tutaj, musicie się zarejestrować. Ja się zarejestruję, zaloguję w sumie, bo już mam konto. I macie wasze tipy stream. Tutaj możemy zobaczyć sobie tak naprawdę listy waszych płatności. Co prawda są one w euro, ale jest to przeliczane na złotówki i każdy przelew z Pace of Carda przychodzi do was co poniedziałek. A więc tak, jak to ustawić? Wchodzicie w Bank Transfers i przepraszam, nie tutaj, wchodzicie sobie w, nie pamiętam już jak to się robiło, ale Donation Page. Tutaj macie link URL. Tak naprawdę nie musicie tego kopiować, ze względu na to, że osoby, które już mają linka do Tipeo czy tam Tipo Live, to automatycznie mogą wysłać dzięki temu donate'a. Możecie sobie awatar zmienić. W settings musicie ustawić, jeśli chcecie, PayPala, a jeśli nie, no to musicie zaznaczyć tą opcję, kliknąć i musicie wypełnić wszystkie dane, jak widzicie, personal information, wszystkie dane, wasze dane. Tak samo tutaj w bank account musicie wypełnić swój region, imię i nazwisko oraz IBAN, czyli numer konta bankowego, a nie numer karty, bo skapnąłem się, że to jest jednak numer konta bankowego. No i tak naprawdę tyle. Oni muszą wam zatwierdzić, że to jesteście naprawdę wy i powinniście po jakimś tam czasie dostawać donate z Pace of Card, jeśli wam ktoś wyśle. Nie pamiętam jak to miałem, ale na pewno trochę na to czekałem. Klikacie save i tak naprawdę to wszystko z donate'ów Pace of Card. Macie historię donate'ów, kto wam wpłacił, kiedy, no po prostu macie wszystko. Poza tym nic tutaj nie ustawiałem, tak po prostu było jak było. Jeśli wam ten poradnik nie pomoże, macie tutaj właśnie ten poradnik do płatności podłączenia się przez Tipestream. Kolejna zakładka to narzędzia, tutaj nic, finanse. I to będzie ostatnia zakładka, którą wam wytłumaczę, ponieważ nie ma co tu więcej tłumaczyć. Wchodzimy w finanse, dane do wypłat i tutaj, gdy nam się oczywiście załaduje, mamy dane do wypłat. Aby zrobić coś takiego, oczywiście wybieramy typ konta, prywatne, nowe dane do płatności, wpisujemy swoje imię, nazwisko, kraj, kod pocztowy, miasto, no po prostu musimy to wypełnić i musimy wybrać typ konta, na które chcecie dostawać donaty, w sensie płatność, czy konto bankowe, czy PayPal. Ja wybrałem konto bankowe, klikacie dodaj i tak naprawdę to tyle. Po zweryfikowaniu was przez Dipo powinniście dostawać donaty normalnie na konto, a jak chcecie wypłacić, wchodzicie w finanse, wypłać i macie, ja mam 6 groszy, no wiadomo, życie youtubera. Możecie kliknąć wypłać, jakby z płatności SMS-ów, SMS-ów plus, wypłaci wam się to na konto bankowe. No i tak naprawdę to chyba tyle w tym poradniku, chciałem go szybko nagrać. A, jeszcze najważniejsze, wchodzicie sobie w konto, panel lub ustawienia strony i teraz cały ten link musicie skopiować. Po to, aby był on tak jak u mnie, po to, aby ten link był tak samo jak tutaj u mnie, donate Pace of Card, możecie po prostu skopiować to i dopisać tutaj CEE-doc, Ctrl A, Ctrl C i po prostu wklejacie, nie wiem, gdzieś w informację waszego streama,
no i was przekierowuje. Proste, proste. I jeszcze wam wspomnę, że do Native Space of Cardów nie dochodzą nigdy tak szybko, więc one pewnie będą szły około 5 minut, bo ja wiem z własnego doświadczenia, że osoby, które wpłacały, miały rage'a, że nie doszedł ten donate tak szybko, no ale to akurat normalne w przypadku Pace of Cardów. No i tak naprawdę to jest wasza cała stronka. Kto chce, może wam wpłacić. I to tyle w tym poradniku. Więc jak zwykle ja wam dziękuję za oglądanie. Myślę, że przydał wam się taki poradnik. Ja uciekam na lekcję, jeszcze muszę to dzisiaj wrzucić. Zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie i zasubskrybujcie mój kanał. Zapraszam na social media. I widzimy się już w kolejnym odcinku, pewnie już ze statywem. Trzymajcie się, jego dzianka. Siemka.